Szotto tu mamy, mamy pudełko z shiny boxem. To dzisiaj kolejny taki luźny odcinek z serii Shiny Box, Open Boxik. Mamy tutaj piękne, wiosenne opakowanie, które się nazywa Wiosenna Metamorfoza. I tak fajnie to wymyślili sobie, że napisali to wiosenna przez V i to jest takie, wiecie, inne. Pudełko zielone, zwiastujące wiosnę, piękne tulipany. No i zobaczymy, co mamy w środku na wiosnę. Ja teraz chciałabym zrobić trochę inaczej, że będę zgadywała, co będzie. I ja zgaduję, że będzie coś na pewno z oczyszczaniem, bo wydaje mi się, że wiosna chyba każdemu i również firmie Shiny Box kojarzy się właśnie z oczyszczaniem. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy do rozpakowywania. Tradycyjnie mamy tutaj mnóstwo różnych karteczek i na pewno tam są jakieś kupony rabatowe na 100%, bo to zawsze przecież tak jest. I mamy tutaj, o nie, tu mamy opis tego, co tutaj jest. Tutaj mamy sklep Miwo, buty, torebki, akcesoria i mamy 20% rabatu do tego sklepu, który jest mi nieznany, no ale fajnie, fajnie. Tutaj mamy zaprosić gwiazdę do domu, zamów pudełko Inspired By i ciesz się jego zawartością. Więc tutaj są wymienione osoby. To nie wiem dokładnie, ale to też warto zobaczyć. I ostatnia ulotka to ulotka Biolaven Organic, czyli jakieś rzeczy do mycia włosów, twarzy, higieny intymnej, kremy i tak dalej. Więc może coś w środku tutaj takiego będzie. No i przy Was, żebyście mi wierzyli na słowo, odpakowuję tą naklejkę też. Dopiero razem otwieramy to pudełko, słuchajcie. Dobra, jest. I mamy tutaj taki pierwszy rzut. No i mamy tak, właśnie Biolaven, czyli mamy tutaj jakąś próbeczkę i tu jest krem twarzy na dzień, olej z pestek winogron i olej lawendowy. Jak oleje, to laurka zawsze jest na tak, więc i tym razem chętnie zobaczę, co tu jest. Następna rzecz, Camouflage Perfect Skin z Odglazel. Powiem Wam, trochę taki ciemny jak na kamuflaż, nie sądzicie? Czekajcie, zaraz Wam pokażę. O, tak wygląda. Ale powiem Wam szczerze, że mi się wydaje, że... Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje. Chociaż on ma takie brzoskwiniowe tony, więc on może być całkiem fajny, jak macie takie zasinienia pod oczami, ale jest bardzo fajny, kremowy i wygląda na to, że nie jest ciężki, więc... Nie ma jakiegoś specjalnego zapachu, więc ale zobaczymy, no bo może być całkiem fajny właśnie na takie, jak ktoś ma takie cienie pod oczami, jak ja mam, czyli takie bardziej fioletowe, to właśnie takie brzoskwiniowe tony mogą, znaczy mogą, po prostu są zawsze spoko i zobaczę po prostu i Wam dam znać. Następna rzecz to żel myjący do twarzy i on jest całkiem spoko, bo jest całkiem duży, 150 ml. Odświeżający żel do mycia twarzy i on ma w swoim składzie również olejki, też olej z pestek winogron i olejek lawendowy i to też jest właśnie z tej firmy Biolaven, więc ja sobie tutaj później poczytam troszeczkę więcej na ten temat, ale myślę, że jest to produkt pełnowymiarowy i no zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, ale akurat właśnie w tym miesiącu mi się kończy żel do mycia twarzy, więc będę chętnie testowała. Następna rzecz też jest jakaś duża i to też jest jakiś produkt żelowy. Tonik do twarzy wspomagający proces naturalnego oczyszczania się i odnowy skóry. Więc zobaczymy też coś tutaj do oczyszczania. Czyli tak jak mówiłam, jednak Shiny Box w tym miesiącu postawił na oczyszczanie, bo już mamy aż dwa produkty takie właśnie oczyszczające do twarzy. Następna rzecz, moi drodzy, również widzę, że to jest firma Glazel i to mi wygląda jak jakiś pigment Loose Eyeshadow. Więc otwieram to ostrożnie, bo ja się zawsze boję, że będę brudna. Boże, jaki to jest piękny kolor! Słuchajcie, jaki to jest boski pigment. Nie no. Ma takie wykończenie foliowe. Coś cudownego. Powiem Wam, za chwileczkę Wam postaram się zrobić swatcha, jak ten kolor wygląda. Ale powiem Wam, że naprawdę jest po prostu boski. Co Wy na to? Jak Wy to oceniacie? Powiedzcie mi. Ale on się, powiem Wam, że trzeba z nim uważać, bo on się tak od razu strasznie osadza wszędzie. Takie ma drobinki, ale fajnie, fajnie. Tutaj znowu kolejna rzecz.
jakaś próbeczka i to jest stop przeciw wypadaniu włosom, czyli coś dla Laury, której właśnie ostatnio włosy wypadają. Nazywa się to Bioxin i ma to nam sprawić, że nam włosy nie będą wypadały. Don't lose your hair. To jest szampon chyba. Efficiency. Chyba tak, tak, szampon. To jest szampon, więc zobaczymy też, jak się będzie sprawdzać, jak się będzie sprawdzać. I co my tu mamy? Następna rzecz. Antyperspirant przeciw poceniu, pachy stopy, dłonie, bloker potliwości, świeżość bez zapachu. Sposób użycia, wiadomo, aplikować codziennie przez pierwsze określone dni, a później określone dni w tygodniu i że wtedy dzięki temu nam się skóra właśnie nie będzie w ogóle pocić. No, powiem Wam, ja ogólnie nie mam problemu z poceniem się, więc może pachnie w ogóle octem jakimś. Trochę, czekajcie. Nie, normalnie spoko pachnie. Taki sobie rolon po prostu. Ja za bardzo, ja nie używam ogólnie kulek. Powiem Wam, że ja bardziej wolę właśnie antyperspiranty i jakoś, no, nie wiem, nie używam. No ale zobaczymy, no. Może komuś po prostu dam czy coś, zobaczymy. Ogólnie to na pewno jest mnóstwo osób, którym taki specyfik się może przydać, więc lepiej, żeby to wytestował ktoś, kto ma takie problemy, żeby mógł stwierdzić, czy faktycznie to się sprawdza, więc zobaczymy. I ostatnia rzecz, moi drodzy, to takie dość duże te produkty, ale ale ich mało, ale fajne, fajne, jestem zadowolona. O, i wiecie co, miałam ten balsam z Dove, też pełnowymiarowy, 250 ml, Purely Pampering. I ja Wam powiem, że ja miałam, ja w ogóle uwielbiam w ogóle produkty z Dove, jak wiecie zresztą, bo o tym już mówiłam też, na pewno w ulubieńcach się przewijało. Co to za prezent? Zobaczymy. I właśnie, i on po prostu ma taki boski zapach, to jest tak otulający zapach. No i też fajne jest to, że fajnie się pieni, zostawia fajne wykończenie na skórze, ta skóra jest taka miękka, jest pachnąca, jest taka po prostu zrelaksowana, bo ten zapach też boski się unosi po prostu w całej łazience. No, także podsumowując, mamy tutaj wszystkie produkty pełnowymiarowe tak naprawdę, z tego co widzę, ale zaraz zobaczę jeszcze dla potwierdzenia. I mamy aż dwa produkty z firmy Glazel, które zapowiadają się całkiem fajnie. Ogólnie wszystkie produkty z Glazel, które mam, to właśnie mam z Shiny Boxów. Jeszcze nie kupowałam niczego we własnym zakresie, także nic nie mogę absolutnie powiedzieć złego po prostu, bo wiecie, darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy. Więc zobaczymy, jak te produkty kolejne się będą sprawowały. Bo tam te kuleczki, które właśnie były chyba w ostatnim Shiny Boxie, no to one tak średnio, powiem Wam. One są takie delikatne, dają taki nienachalny poziom rozświetlenia skóry, więc na pewno się nadają dla osób, które właśnie nie lubią mieć aż takiej tafli, ale które po prostu chcą mieć jakieś rozświetlenie. Więc na tamte kuleczki nie mogę narzekać, a te produkty to mam nam znać, bo na pewno tyłek będzie na pewno w jakimś makijażu, a kamuflaż na pewno wytestuję przy najbliższym makijażu, więc też Wam dam znać. Tutaj widzę, że jest jeszcze jedna ulotka, w której jest też próbeczka i to jest kisiel z żywymi kulturami bakterii. To też jest chyba do stóp czy coś. Zobaczymy. Żywe kultury bakterii. Nie, co ja gadam? To jest w ogóle deser. Ja patrzyłam tutaj na stopy, myślałam, że to Boże, jaka ja jestem głupia. No i to się ma niby schudnąć dzięki temu, no wiecie. Ja, wierzycie w takie coś? Powiem. Dobra, pudełko już jest puste, pokazuję Wam, ale tu jest jeszcze coś. Jest prezent w ogóle. Prezent od Vitali. Plan diety i treningu dla mnie. Pewnie każdy to dostał, więc to nie jest tylko dla mnie. Ale zobaczymy, co to jest, co to jest. 1, 2, 3. Bezpłatna analiza dietetyczna. Określasz swoje preferencje, otrzymujesz jadłospis co 7 dni. O. Tu jest takie coś. Tu jest takie coś i tu mamy podaną jakąś stronę internetową. I tutaj na przykład mamy przepis w ogóle. Jest powiedziane, ile to ma kalorii i jest przepis na rybę w sosie bazylią z ziemniakami i fasolką, czyli całkiem spoko. No i tutaj można sobie właśnie wejść na stronkę, użyć kodu i tam jest nasz dieta i trening na 7 dni, więc to może być całkiem fajne. Powiem Wam, fajny prezent, taki zachęcający, motywujący, więc całkiem spoko. I też może właśnie zmotywować do tego, żeby coś ze sobą zrobić, bo się ma pomysł na to, co jeść, a bardzo często lenimy się w diecie, bo nie wiemy za bardzo, co zrobić, bo ono się to nudzi, wiecie. Dobra, i teraz przechodzę na szybciutko do tego opisu tych produktów. I już Wam mówię dokładnie tak, wszystko jest pełnowymiarowe, tonik do
twarzy żel myjący, kamuflaż, cień sypki, świetlisty sypki cień nasycony najwyższej jakości perłowym pigmentem i to się zgadza, bo naprawdę po prostu jest wow. Można go stosować na sucho, na mokro, ma super intensywność i połysk. Żel i antyperspirant. I antyperspirant tutaj jest prezentem. Jeżeli chodzi o ceny tych produktów, to tonik do twarzy 46 zł, jest to produkt pełnowymiarowy, jeszcze raz Wam pokażę. Turbo, to nie ten, ten. 46 zł. Żel myjący do twarzy BioLaven, ten organic, to on 16 zł. Kamuflaż z Glazer, ten o którym Wam mówiłam, 25 zł. Cień sypki z Glazer 15 zł. Żel z DAF, no one się tak wahają zazwyczaj, on ma mleczko kokosowe, płatki jaśminu i to jest właśnie najfajniejszy zapach. 12 zł i ten antyperspirant przeciwko, to jest dermokosmetyk, przeznaczony właśnie do, prezent dołączony do, został do 1000 pierwszych pudełek kwietniowej edycji Shiny Box, zamówionych w subskrypcji, więc mogę się czuć wyróżniona. 16 zł, więc jakbyśmy sobie to podliczyli, no to na pewno już pierwszy produkt w postaci czego? W postaci tego przekracza już całkowicie, znaczy no nie przekracza, ale już prawie że osiąga cenę subskrypcji, bo subskrypcja Shiny Boxa kosztuje 49 zł, a ten produkt kosztuje 46. Więc powiem Wam tak, ogólnie jak na wiosenną metamorfozę całkiem spoko. Mamy tutaj parę produktów, które na pewno będzie można przetestować i zadecydować, czy później je kupić. Mamy też parę produktów, które na pewno każdy zna, takich jak DAF, ale fajnie, bo że tutaj dostaliśmy pełnowymiarowy produkt. No i fajnie, że mamy te żele właśnie do oczyszczania twarzy, bo moja twarz ostatnio właśnie domaga się bardzo tego, żeby właśnie ją oczyszczać, więc super, jestem zadowolona i mogę Wam polecić zasubskrybowanie tego Shiny Boxa. Moi drodzy, mam nadzieję, że taka forma takiej luźnej pogadanki, bez zbędnego zagłębiania się w te produkty, tylko takiego ogólnego omówienia tego, że Wam się w taki sposób spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, to proszę o kciuka w górę, żebym wiedziała, że Wam się takie filmy podobają, takie bardziej pogadankowo na luzie. Dziękuję Ci już Wam bardzo za oglądanie i zachęcam do zasubskrybowania sobie i kupienia tego pudełeczka, bo naprawdę można nabyć fajne produkty. Więc jeżeli Wam się ten film spodobał, to właśnie już chyba mówiłam to. Ale jeszcze raz, w takim razie zachęcam do kciuków w górę. Już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się na następnym odcinku. Pa!